Nigdy wcześniej świat nie dawał tylu możliwości i szans na lepsze życie, a jednocześnie nie zastawiał tylu pułapek i nie przynosił tylu rozczarowań, jak właśnie w czasach, w których żyjemy. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych. Co zrobić ze swoim życiem, aby nie popadać w marazm, lecz aby miało ono sens? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi w cyklu realizowanym na zlecenie gminy Słubice, przedstawiając osoby, które swemu życiu nadały sens, traktując je nie jak problem do rozwiązania, lecz jak tajemnicę do odkrycia. Ja tutaj żyję, nie? Ja tutaj żyję, moja głowa odpoczywa wtedy, kiedy ja na przykład sam trenuję i innych trenuję i razem tutaj jakoś robię komunikację. Jak jeszcze są sukcesy, to jeszcze lepiej. Pasja, której podporządkowujemy całe swoje życie, rodzi się często już w najmłodszych latach. Impulsem ją wyzwalającym może być szczególna postawa kogoś z dorosłych żyjących w pobliżu, jakieś wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy na żywo, a może film, który wywarł na nas wyjątkowe wrażenie. Właśnie to ostatnie stało się niezwykłą inspiracją kolejnego bohatera naszego filmowego cyklu Wybieram pasję. A jest nim Słubiczanin, pasjonat wschodnich sztuk walki, boksu olimpijskiego oraz boksu tajskiego, trener i założyciel Słubickiego Stowarzyszenia Sportu Walki Korona, Radosław Wiłkojć. Moja mama, pamiętam, w wieku 6 lat przyniosła film na tych starych kasetach VHS, jak dobrze pamiętam, Pay of the Dead Show Kosugi o takich ninja. I tylko włączyłem to i oczy jak 5 zł, to u dzieciaka 6-letniego. Mówię, o Jezu, chciałbym też tak robić. I tak zacząłem samoistnie, samoczynnie zacząłem się rozciągać, jakieś tam kopnięcie, jak to mówi dziecko. Wychodziłem na ulicę, na podwórko, latałem to dzieciakami, żeśmy robili jakieś tam rozciągania razem. Ktoś postawił na przykład kawałek gałęzi, każdy kopał. I to tak to mnie zafascynowało, że potem też nie dość, że... Ten film tak mnie zafascynował tymi sztukami walki, to jeszcze do tego byłem takim pasjonatem kina azjatyckiego. Ja do tej pory jeszcze mam, kurde, zakurzone normalnie kasety VHS albo płyty z tymi starymi filmami o ninjach, o w ogóle typowo kino azjatyckie o sztukach walki. I to mnie tak zafascynowało. Chciałem to samo umieć, to co oni, jak to się mówi, w powietrzu latanie jakieś tam, czy oczywiście człowiek tego nie mógł zrobić, nie? Ale kopnięcie jakieś wysokie, obrotówka, jakieś rozciąganie, no to taka... Fantastyka w głowie dzieciaka była, nie? I po prostu bardzo dążyłem do tego, ale powiem szczerze, że nie szukałem żadnego klubu, jeśli chodzi o podsztuki walki, tylko po prostu samoczynnie sam tam coś robiłem, nie? Miałem 13-14 lat, po treningach piłki nożnej, bo chodziłem też na piłkę nożną, trenowałem, mój kolega tam mnie zabrał na treningi bokserskie do Frankfurt, to SV Proza się nazywa. No i tam pamiętam, pierwszy raz przyszedłem i zafascynowało mnie to uderzenie w te worki, pum. Jeszcze takich dwóch starszych, można powiedzieć, było takich wzorów do naśladowania, bo oni tam walczyli, taki Krystian Chałup i Tomasz Szymczak, czyli tacy, którzy tam już walczyli ze Słubic, to oni byli pierwsi, którzy tam zaczynali, nie? I oni walczyli, mówię, Jezu, oni tak fajnie walczą, mówię, też chciałbym tak spróbować. No i tam zacząłem swoją przygodę z boksem. No i tam dość długo trenowałem, to od 95, no prawie 14-15 lat było tego wszystkiego. I też tam walczyłem, amatorsko oczywiście. No była to fantastyczna przygoda i taka moja pasja życiowa. Ja, nie było to takie coś, że ja chciałem tam się nauczyć samoobrony, tylko po prostu fascynowało mnie uderzenie przez worek, rywalizacja ringowa. Ja nie byłem osobą taką, która chodzi po ulicy i zaczepia, tylko po prostu lubiłem ten sport. Zacząłem oglądać, śledzić niektórych zawodników i taki był jeden zawodnik, Roy Jones Jr., to był taki sliki zawodnik, wielokrotny mistrz świata i tak bazowałem na nim, nie? I próbowałem to wrzucić w ring, było to bardzo ciężkie. Musiałem coś swojego zaczynać robić, nie? W sensie, bo to też nie ma co się oszukiwać, że żeby być takim zawodnikiem jak swój idol, to też
trzeba mieć jakieś dane predyspozycje, czy wysoki, czy niski, czy zwinny. I ja byłem troszeczkę niski, ja musiałem troszeczkę inaczej pójść, ale jak to się mówi, kocie ruchy zostały, nie? Zostały i wyuczyłem się tych kocich ruchów. Spośród młodzieńczych marzeń dotyczących naszej przyszłości są również i takie, na drodze do których pojawiają się niezależne od nas przeszkody. Jak poszedłem do wojska, skończyłem wojsko, chciałem być ogólnie zawodowym żołnierzem, ale tam pewne komplikacje zdrowotne na badaniach mi po prostu nie pozwoliły, no to musiałem coś z sobą zrobić. I myślałem też o zawodowym boksie. I mój kolega taki, jeden, który walczy w tym, raczej walczył w Wielkiej Brytanii, nazywa się Tomasz Mazurkiewicz. I pośledziłem go i on też tam pojechał i mówię, a może spróbuję, też pojadę do Anglii, zobaczę, może mi się uda. No i pojechałem do Anglii, znalazłem klub, ale dopiero po jakimś czasie. Najpierw musiałem się, jak to się mówi, zaklimatyzować, czyli pójść do pracy, zarabiać na siebie, bo oczywiście człowiek nie ma pieniędzy, żeby tam, jak to się mówi, żyć. I ten rok czasu, tak po przylocie do Anglii, po 2006 roku, musiałem tak rok czasu przepracować i po roku dopiero znalazłem klub. I w tym klubie zacząłem trenować, ale jak zacząłem trenować, chciałem już przejść na zawodowstwo tam, to już nie było tak proste jak wcześniej. Bo jak człowiek pracuje, to już nie było tyle sił, nie było, bo to jeszcze z żoną tam byłem, potem córka się urodziła i to już były takie trochę komplikacje, bo to jednak trzeba zarobić te pieniążki, trzeba opłacić to i tamto i trochę mi poszykowało to wszystko, nie? A nie mówię, że jakiś tam byłem fenomenalnym bokserem, tylko po prostu potrafiłem boksować, ale nie byłem super jakiś tam zawodnikiem, mistrzem, bo do tego jeszcze nie doszedłem, bo też po prostu tak, moim zdaniem, tak mnie życie pokierowało, że nie uczestniczyłem w ważnych zawodach, gdzie mogłem wcześniej, ale po prostu taka sytuacja może nie inna, gdzie musiałem po prostu zarabiać na chleb i jestem w tym miejscu, gdzie jest, a mogłem być gdzie indziej, gdzie jak zaczynałem na przykład treningi tajskiego boksu, to tam właśnie mój były mistrz świata, trener Lee Chester, właśnie na zdjęciu jest, mówił, że jak po pierwszych sparingach przyszedłem na treningu, to mógłbym być mistrzem świata. No ale to ja to jakoś nie patrzyłem, ale wracając jeszcze do całej tej akcji, po roku czasu poszedłem na te treningi bokserskie do, jak się nazywał, Matt Scriven Promotion, to była profesjonalna grupa bokserska i tam ten Matt Scriven powiedział, że w ciągu 2 miesięcy zrobimy kontrakt z tobą, tylko musisz wytrenować to wszystko, no i ten miesiąc taki przetrenowałem i drugi już było bardzo ciężko, już bardzo ciężko było, już nie mogłem pogodzić ani pracy, no tak, ani treningów, tak, tak. I mówię, nie dam rady i po prostu no odeszłem od tego, nie? A była możliwość, że już praktycznie podpisywałem kontrakt i już mógłbym walczyć w Anglii, nie? Ja byłem też wielkim fanem filmu Krwawego Sportu i tam był taki zawodnik Paco, on był w spodenkach i on tak fajnie chodził i ja pamiętam też, za dzieciaka oglądałem, mówię, Jezu, jaki tu fajny styl, lepszy niż ci ninja, że tam latają, fruwają. Mówię, chciałbym się może kiedyś nauczyć takiego stylu. No i właśnie jak byłem w Anglii, poznałem kolegę Tomka, którego serdecznie pozdrawiam, on był w Wielkiej Brytanii i on chodził na treningi tajskiego boksu i mówi, Radku, chcesz zobaczyć? Chodź ze mną. No i poszliśmy i to były pierwszy trening, to były sparingi. A ja ani nie potrafiłem w sensie kopać tak technicznie jak tamci, tylko miałem boks olimpijski bardzo dobrze oszlifowany. No to poszedłem na pierwszy sparing i tam było gdzieś 20 osób. I jak zaczęliśmy tam sparować, to jednego trafiłem na wątrobę, ba, drugi tam pół. A ten trener Lee Chesters patrzył, mówi, o Jezu Maria, a ja troszeczkę już byłem przy tuszy. Mówi, dawaj, do następnego. I tak cały czas patrzył, mówi, mam następny trening, mam nadzieję, że będziesz. Nie? I tak przychodziłem i on tak widział we mnie coś, co nie, on mi sam powiedział potem, że mało osób ma taki, nie chodzi o drink, bo i pracowitość. A pracowitość to jest lepsze niż talent, bo talenty to są zaleniwi.
Oni tam trochę porobią i leżą na laurach. Teraz to się liczy tylko ciężka praca i ciężka praca, nic więcej. No i on zobaczył i ja już widział, że po prostu moje umiejętności bokserskie były tak dobre, że mogłem to pchać już z nogami. A on mi sam potem powiedział, że jak ktoś już umie boks, to potem kopanie to już nie jest problem taki. Dzięki mojej żonie, która ma na imię Magda, jak wyjechaliśmy do tej Anglii i po tym roku, co nie udało mi się tam pogodzić ten boks zawodowy, potem pół roku minęło, jak jeszcze nie poszedłem do klubu Muay Thai, to tak zaczęliśmy snuć plany, może jednak jak wrócimy w przyszłości, może jednak trzeba będzie zainwestować i postawić ten klub. Może będziemy szkolić. Ale to tak nie było w 100%. No to dobrze, no to trzeba trochę zarabiać więcej, no to ja tam troszeczkę więcej nadgodzin robiłem, moja żona tak samo też robiła i tak żeśmy odkładali te pieniążki w Anglii, nie? No i potem jak ja zacząłem już ten tajski trenować, to jest 5, 6 lat, 7 i po jakimś czasie już mówię, dobra, to trzeba jednak, już człowiek starszy jest, no trzeba po prostu coś myśleć o sobie. No to do mojego taty telefon, mówię, tato, trzeba coś wymyślić, nie? Mówię, czy kawałek ziemi jest tutaj, dawaj, gospodarujemy coś. No dobra, okej, okay. I mogę panu powiedzieć, że to mój tato to zbudował sam, własnymi rękoma. Ja to bardzo dziękuję i mamie tak samo, ale tato, mówię, własnymi rękoma, ja byłem w Anglii, zarabiałem te pieniądze, jakoś to przesyłałem tutaj do Anglii, z Anglii do Polski. I on mi to pomagał, jak to się mówi, za free. Ja oczywiście jestem w dług wdzięczny taki do końca życia, ale mi on to sam wybudował, nie? Także i dopiero pod koniec, jak już żeśmy zjeżdżali z Anglii, tam były jeszcze momenty tam niektórych rzeczy, którzy mi koledzy pomogli tam dach położyć i ocieplić, ale tak, to on sam własnymi rękoma, a on jest połowę mniejszy ode mnie. To było jego marzenie, no jego marzenie, ale marzenie mu się spełnia, nie? No, a to najważniejsze, niech będzie zadowolony. Ma podejście do dzieci, także można go pochwalić za to, nie? No, bo ja mówię, ja to cierpliwości bym nie miał tak z dziećmi, tak jak on teraz z nimi urzęduje, nie? Może wydawać się to paradoksem, ale wielokrotnie w najróżniejszych dyscyplinach sportu zawodnicy kolekcjonujący największe mistrzowskie tytuły niekoniecznie są dobrymi trenerami. Bycie dobrym trenerem to trochę inna bajka. Tu, oprócz pasji do osiągania kolejnych sportowych wyżyn, potrzebna jest wielka pokora i nieustająca cierpliwość, aby młodym adeptom wprowadzanym na kolejne, coraz wyższe poziomy nie zaburzać ich naturalnych, często wyjątkowych cech. Jest to umiejętność, którą posiadł w ogromnym stopniu nasz bohater. Ja wychodzę z takiego założenia, że ogólnie, żeby być trenerem, to trzeba przejść naprawdę bardzo dużo. To właśnie takie ukierunkowania losowe to bardziej uczą, niż będąc już mistrzem świata, nie? Czyli, i moim zdaniem, że to mnie bardziej nauczyło tego wszystkiego, niż... Ja nie żałuję żadnej chwili w swoim życiu, nie żałuję. Jak jestem zadowolony, że mam klub, mam tutaj swoich podopiecznych i razem się wspieramy i lecimy dalej, ale mówię, nie żałuję tego życia i to się stało. No tak musiało być, no to tak jest, nie ma tam innej opcji, nie? Ale... Wyciągając wnioski z tego, co ja przeżyłem, w sensie tych sztuk walk i boksu olimpijskiego, no to mi się zdaje, że mogę powiedzieć tak z czystym zrozumieniem, że mam prawo, żeby uczyć te dzieciaki. Dzieciaki i tych starszych ludzi i osób, które są na przykład też, nie wiem, wpadły w jakieś tarapaty narkotykowe, alkoholiczne, też pokazać ten sposób. Akurat ja nigdy nie zaznałem takich rzeczy, bo mnie nigdy to nie interesowało, nie ciągnęło. Ja zawsze lubiłem tylko tak jak kino azjatyckie, sztuki walki, boks olimpijski. Ja się tym, po prostu ja to żyję, a bez tego nie mogę żyć. Lewy, prawy, lewy na dół, pum, prawy low kick. Nie, tutaj brzuszek ustawiam, nie? Kolano, wracam. Prawy prosty, lewy sierp.
Skończę prawym średnim, tak? Do pracy idziesz, no w większości ludzi, trzeba jest zmęczony tego, ale tu jak przychodzi, to on nabiera, czyści głowę. I to dużo takich ludzi jest tutaj. Dużo takich ludzi jest i oni czyszczą głowę i oni mówią, że sami, że dzięki takim treningom, nie mówię, że akurat u mnie, to obojętnie, czy to sport, bo to jest dla każdego, nie? Dla każdego, ale nie mówię, że o, to przychodźcie tutaj, bo tu tylko jest najlepiej. Nie. Każdy sport bardzo zaprawia w życiu. Że się po prostu ludzie bardzo dobrze formują i nie wychodzą z tak zwanej tej prostej drogi, nie zbaczają, nie? Albo na przykład ludzie też mają uzależnienia narkotykowe, takie różne też tu przychodzą. Niektórzy, miałem takich dwóch i się wyciągnęli. Zamienili to w czysty sport, nie? I to się trzymają, nie? I takim ludziom, no, to takim ludziom się powinno nadawać pas mistrza świata. Oczywiście nie mówię, że tam, bo tak, to oczywiście, ale takim, jak ktoś ma takie przejścia, jest, bo wyszli z bardzo z większego takiego bagna, nie? Załuka, takiego wiesz, typowego czarnego bagna, nie? No i moim zdaniem to jest mój największy sukces w życiu, nie? Bo człowiek żyje i umiera, nie? No ale przez te życie, jak te życie trzeba przeżyć, moim zdaniem tak, żebyś sam sobą reprezentował to, co ty lubisz, ty kochasz, nie? Każdy rodzic uważa, że jego pociechy są wyjątkowe. I nie ma w tym nic dziwnego. Bywa jednak tak, że nasze wizje, co mogłyby robić nasze dzieci, niekoniecznie zgadzają się z tym, co te dzieci chciałyby robić. Rodzice powinni zabrać dzieci, swoje dzieciaki i nie tylko na, nie chodzi o boks, nie chodzi o boks, ale na wszystkie dyscypliny, bo to... Żeby zobaczyć, gdzie zagrać. Dokładnie, to nie chodzi o to, że macie tu przyjść, trenować boks, czy K1, czy Muay Thai, ale żeby to dziecko znalazło swoją drogę. Bo nie każdemu pasuje dany sport, nie? Może przyjść, może mu się nie spodobać. Dlatego moim zdaniem to jest tak, wziąć dziecko na piłkę nożną, na tajski boks, na boks olimpijski, kickboxing, ręczną, nie wiem, tenis, bardzo dobry tenis, rozwija się tak samo, nie wiem, pływanie, lekkoatletyka i tamte dzieciaki ulokować, spróbować. Boks tajski, czyli Muay Thai, to posiadający ponad tysiącletnią tradycję narodowy tajski sport walki. Wpleciony jest nierozerwalnie w historię i kulturę Tajlandii. Dla prawdziwego pasjonata to sport honoru i wielkiej szlachetności, sport dla odważnych, gotowych zaakceptować długotrwały trening, którego celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu w sztuce walki. Dla naszego bohatera tegoroczna wyprawa do Tajlandii na profesjonalną walkę była realizacją wieloletniego marzenia. Ja chciałem przejść te treningi, ten reżim treningowy, bo ten reżim treningowy, jaki jest w Tajlandii, to jest całkiem co innego niż tutaj. To ma swoje plusy i swoje minusy. Swoim takim moim plusem, moim tylko wyłącznie plusem to, że ja byłem... Znaczy, na początku, na pierwsze dwa tygodnie to było ciężko. Już chciałem, mówię, dobra, wracam, kurczę, co ja tutaj robię. Tak ciężkie treningi były, że ja w wieku 39 lat mówię, co ja to robię? Co ja to robię? Ale po tych dwóch tygodniach tego mówię, nie no, kurczę, no to... To robię dla siebie, to kocham, ja chcę to robić dalej. Ja chcę pokazać, że sam sobie udowodnić, że dam radę to zrobić. I te treningi, z rana bieganie, potem 2 godziny treningu, potem jedzenie, spanie i po południu znowu bieganie, 2 godziny treningu. To jest praktycznie 6 godzin codziennie, 6 dni w tygodniu, tylko niedziela odpoczynek. I tak tam siedziałem 2,5 miesiące. Do walki. To było przez 2 tygodnie, to było piekło. A biegniemy stąd, tu, tam. I czanczanie jest aż tam, przy tamtej stronie. O. Jest kawał ciężkiej roboty. Muszę odsapnąć. Tak ciężko. Nie powiem, że na schodach 7 razy wstawałem, ale nie można się poddawać. Do przodu cały czas. Początki są zawsze najgorsze. Codzienny, bardzo ciężki, wielogodzinny trening nie poszedł na marne. Radek zrealizował marzenie, z powodu którego przyjechał do Tajlandii. Wygrał zdecydowanie swoją walkę.
No, tam go trochę pobijałem. Tylko spodziewałem się, że trochę troszeczkę będzie wyższy ode mnie. Zawodnik, a było o pół głowy niższy. Nie? No, ale jakbym tam dłużej został, to bym miał jeszcze więcej walk. Nie? Ale no, oczywiście nie miałem już takich tyle funduszy, bo tak ogólnie te fundusze to były zapożyczone z banku, bo też człowiek nie miał tych pieniędzy, żeby... Ale powiedziałem, nie, muszę to zrobić. I wzięliśmy ten kredyt. Marzenie i... się zrobiło. No jasne, jasne. No, ja jestem na przykład teraz bardzo lekki na duszy, że to zrobiłem. Tak. Bardzo fajnie i mogę dalej brnąć i przekazywać to, co się nauczyłem. Bo to nie był pierwszy wylot do Tajlandii, bo kilka razy wylot, bo to też moja taka pasja. Nie? Ich podejście jako trenerów jest całkiem inne niż podejście u nas w Europie. Nie mówię, że wszyscy, ale oni to bardziej pokazaliby w taki sposób, że nie to, że bierzesz, jak to się mówi, za fraki zawodnika czy osobę, trenujesz go i za fraki wystawiasz na walkę. Nie, nie. Jak ty nie chcesz, to no nie chcesz. Ty musisz chcieć to zrobić. Jeżeli ty nie chcesz tego robić, to nic z tego nie będzie. Choć pasja sama w sobie trzyma nas w stanie ciągłej ekscytacji, to są jednak w niej momenty wyjątkowe. A dzieje się to wówczas, kiedy wyróżnienie, zwycięstwo czy specjalna nagroda staje się jej ukoronowaniem. Jak byłem w turnieju, na turnieju w boksie olimpijskim, to wtedy ja jechałem sam z moim trenerem i zdobyłem puchar najlepszego technika turnieju. To było na moje najbardziej takie do tej pory, tu właśnie tam jest jeden taki pucharek właśnie prestiżowy, że byłem wyróżniony jako najlepsza walka i najlepsza walka techniczna. Nie? To, oczywiście to mały szczegół, bo to, ale takie wyróżnienie było, że mnie zawsze fascynowała technika. Ja byłem zawsze taką osobą, która uwielbiała robić coś technicznie. Przede wszystkim i w boksie, i w tajskim. No, ale jak w boksie mówię, dostałem ten puchar najlepszego technika na zatoną walkę, to było coś takiego, co nigdy nie zapomnę. Nie? To żaden tam pas, czy jakbym zdobył, czy nie pas, to tak utkwiło do mnie, u mnie w głowie, nie? Że ktoś mnie wyróżnił i naprawdę to dobrze wyglądało. Ludzie pasji to ludzie z marzeniami, którzy wierzą, że zawsze jest jeszcze coś więcej, zawsze jest jeszcze coś do odkrycia. Zawsze można pójść jeszcze dalej. A jakie jest kolejne marzenie i najbliższe plany naszego bohatera? W przyszłym roku albo za dwa lata jeszcze raz wystartuję na Mistrzostwach Świata, bo mnie tylko interesują teraz tytuły. Ja nie chcę już walczyć tam pojedynczo. Tylko albo Mistrzostwa Świata, albo Mistrzostwa Europy, takich mastersów. I wtedy, jak ja już tam zawalczę i wierzę, że zdobędę te pasy, będę spełniony. Nie? Taki spełniony, taki w sensie, to jest taki mój cel. Chcę wystartować i w boksie olimpijskim, na Mistrzostwach Świata i chcę wystartować w K1, czyli to jest forma kickboxingu. I chcę jeszcze tam troszeczkę, jako można powiedzieć, 39-latek, 40-latek, jeszcze tam troszeczkę się pobawić, zdobyć to, co może mi się uda, ale chciałbym jeszcze, mówię, powyrywalizować na takich zawodach wyższej rangi. Mając tyle lat, czy jeszcze można się coś tam jeszcze pobawić, nie? Także kto mnie zna, wie, jak ja biję, jak ja kopię, jak uderzam, także będzie grubo. Jak to się mówi, nie sprzedam tanio skóry. Pasja do wschodnich sztuk walki i do boksu olimpijskiego rozwija się u Radka Biłkojcia od wielu lat. Ale ten pierwszy impuls, jak wspomniał na początku filmu, pojawił się wraz z kasetą wideo, którą przyniosła do domu mama. Potem było z pewnością wiele momentów, kiedy ta pasja mogłaby wygasnąć, ale jednak tak się nie stało. Lata walk na bokserskich ringach w Niemczech, potem długi pobyt w Anglii i próba godzenia codziennej pracy ze sportem i wreszcie powrót do domu. Domu, przy którym stanęła hala treningowa z prawdziwego zdarzenia. Do miejsca, w którym pasja nabrała nowego wymiaru. Wymiaru kuźni młodych pasjonatów i talentów sportu walki, którzy pod doświadczonym okiem naszego bohatera nabierają profesjonalnych szlifów. To tu właśnie Radek zainicjował działalność Słubickiego Stowarzyszenia Sportu Walki Korona, które jest z pewnością ukoronowaniem jego wieloletniej pasji. Pasji do sportu dla odważnych, gotowych zaakceptować wyczerpujące treningi i chcących kształtować swój charakter.
bo dobrze ukształtowany charakter sprawia, że człowiek bez względu na przeszkody wytrwale podąża zgodnie z obranym przez siebie kierunkiem, zgodnie z wizją swojego życia.